Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No komuniści to są nieźli hochsztaplerzy. Ostatnio Biden wyszedł i mówi, że 3-4 tryliony dolarów, które będą wydane na infrastrukturę ludzką, no to będzie to kosztowało zero. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No 3-4 tryliony dolarów, czyli trylion, no to jest 1000 razy 1000 razy 1000 razy 1000, czyli 12 zer. No i ma to kosztować zero, no to to jest, każdy normalny rozumie, że coś jest nie tak. Ale do kogo on mówi? No on mówi do ludzi, którzy mają na niego głosować, czyli po prostu mają wierzyć w magika, który obiecuje, że pieniądze rosną na drzewach, no a jeżeli nie na drzewach, to co najmniej są u dziedzice i u fabrykanta gdzieś tam w sejfie, w piwnicy, trzeba iść po prostu im zabrać, opodatkować, zabrać. No i dlatego wszystko będzie ok, no bo pieniądze się same pojawią. No Biden to nie jest pierwszy z tych magików. Wcześniej był Barack Muhammad Obama. Biden w zeszłym tygodniu wrzucił taki tweet, że zbudujemy lepiej Amerykę, no to się troszeczkę inaczej nazywa, to się nazywa My Build Back Better Agenda, czyli zbudować z powrotem i do tego jeszcze lepiej. I kosztuje to zero dolarów. No, jak oni są w stanie coś takiego wykomponować? No po prostu są nienormalni, ale do tego jeszcze to łapie, tak? To łapie rozdzielanie pieniędzy, czy obiecywanie pieniędzy dla ludu, który ma głosować, no to jednak jakoś działa. Muhammad Barack Obama, on w 2013 roku, no to jego powiedzenie, no to stało się takim kłamstwem roku 2013, no bo on jak wprowadzał tą przymusową opiekę zdrowotną. No co to znaczy? No jeżeli w pewnych krajach jest darmowa opieka społeczna, no to nie znaczy, że to jest darmowa. No ktoś jakoś płaci, tak? Jeżeli w Anglii czy tam w innych krajach podatki są 20, 30, 40%, no to wtedy państwo może sobie pozwolić, że tak można powiedzieć, na to, że będzie dawało za darmo. No ale nie daje za darmo, bo daje za 40%. W Ameryce ubezpieczenia zdrowotne są. Większość ludzi, 95% ludzi, którzy pracuje, to jeżeli się przyjmują do pracy, no to mają plan zdrowotny. No ten plan zdrowotny kosztuje pracodawcę mniej więcej 20-25 tysięcy, czyli to mniej więcej 2 tysiące miesięcznie na rodzinę, czyli 2 tysiące na rodzinę, no to jest mniej więcej 11-12 dolarów na godzinę. To jest tyle, ile płaci pracodawca. Z tego wszystkiego, z tych 24 tysięcy powiedzmy, no to pracownik sam płaci 20%, czyli 4-5 tysięcy. Jak idzie do lekarza, no to płaci taki udział własny, można powiedzieć, czyli 25 dolarów za wizytę. Za lekarstwa, no to się płaci za miesiąc, no to te najbardziej rzadkie to kosztują 30 dolarów, te mniej rzadkie 20 dolarów. Są zniżki, można kupić 3 miesiące, czyli normalnie by było powiedzmy 60 dolarów, no to można kupić za 3 miesiące za cenę 2 miesięcy i tak dalej, i tak dalej. Także ubezpieczenie jest. No kto nie ma ubezpieczenia? No ci, co nie pracują i nie są najbardziej takimi biednymi, no bo ci najbardziej biedni, no to wpadają w ten zasiłek, no i tam jakąś tą zasiłkową pomoc mają, a ci tam na dole, no to tutaj jest taka, można powiedzieć, szara przestrzeń, gdzie to nie jest skomplikowane, no ale nie mają. No i Obama, co on Obama zrobił? Obama zrobił, że po prostu nakazał wszystkim wpłacać na ubezpieczenia, a jeżeli nie wpłacali, no to w ramach rozpisywania swoich podatków muszą płacić karę. No jak zwykle ci, którzy nie pracują i nie płacą na ubezpieczenie i nie płacą podatków, no to kary nie płacą. Tak? Także że te wszystkie działania komunistów, no to uderzają w ludzi pracujących, w ludzi, którzy płacą podatki. No i zmusił
ludzi do wykupywania ubezpieczenia, no bo jeżeli kara miała być połową tego, co wykupienie ubezpieczenia przymusowego, no wszyscy mieli jakieś inne jakieś możliwości ubezpieczenia i wykorzystywali. I Obama właśnie podkreślał, i to było to kłamstwo roku, że jeżeli chcesz utrzymać ten plan, który masz na dzień dzisiejszy, to możesz go utrzymać. No to było oszukaństwo. Nikt nie utrzymał. Plany wszystkie podrożały 10-20-30% w poprzek wszystkiego. No i to oszukaństwo co spowodowało? Spowodowało to, że później demokraci stracili. Stracili 6 miejsc w Senacie, a w Senacie jest tylko 100 senatorów, no bo jest 50 stanów, na każdy stan jest 2 senatorów, niezależnie czy duży stan jak Kalifornia ma 2 senatorów, no ma około 55 milionów, no to tam oni mają chyba z 50 reprezentantów. I tak samo Rhode Island ma 2 reprezentantów jak Kalifornia, no ale Rhode Island ma tylko 1 czy 2 reprezentantów, bo reprezentant reprezentuje względem liczby ludności, a senator reprezentuje stan sam w sobie. Także stracili 6 senatorów na te 50 stanów, stracili 63 reprezentantów w Izbie Reprezentantów, 63, no to jest sporo, no bo jest 435 na 50 stanów. Czyli jest mniej średnio na stan niż 10. Stracili 6 gubernatorów stanowych, no i stracili około 700 polityków w tych wszystkich stanowych parlamentach czy sejmach, bo w Ameryce nie ma tak dużo w kongresie w Waszyngtonie, no ale każdy stan jako niezależny, no bo to są Stany Zjednoczone Ameryki, no to każdy stan ma tam po 100-150 tych reprezentantów proporcjonalnie do swojej ludności. No i to była wielka masakra, to była wielka porażka dla demokratów, no ale oni z przekonaniem to zrobili, bo całe te przymusowe ubezpieczanie zostało, stracili dużo ludzi, no i po 8 latach znowu komuniści znowu wepchali się do kongresu, znowu się wepchali na prezydenturę, no i znowu swoje robią i oni nie liczą na to, co się stanie. A stanie się bardzo dużo w 2020 roku, będzie znowu masakra. To się właśnie będzie działało. Te 3-4 tryliony dolarów, które oni chcą rozwalić. No większość Amerykanów, normalnych Amerykanów, no i takich półnormalnych Amerykanów, no to nie może uwierzyć po prostu. Nie może uwierzyć nie tyle, co Biden mówi, że te 3-4 dolary będą kosztowały zero, no bo nie wierzą w to, tylko Amerykanie nie mogą uwierzyć, że prezydent Stanów Zjednoczonych mówi to do nich, tak jak oni by byli kretynami, którzy by w zasadzie łykali to oszukaństwo bez zmrużenia okiem. No. I nawet teraz demokraci, no ci środkowi, umiarkowani demokraci, no wiedzą, co to znaczy. Boją się, że ci politycy boją się, że potracą miejsca. Przypuszczalnie jak nie przejdzie ta ustawa, no to chyba mniej stracą tych miejsc. A jeżeli ustawa przejdzie, no to będzie po prostu masakra. Te hochsztaplerstwo i oszukaństwo demokratów socjalistycznych, no to ubliża tak samo Amerykanom, ubliża normalnym ludziom, to jest Pelosi, czarownica Pelosi, czyli ona jest przewodniczącą Izby Reprezentantów, w większości Izby Reprezentantów, na Schumer, no to jest w Senacie, on jest szefem, przewodniczącym większości Senatu, no bo jest 50 senatorów demokratycznych i 50 republikańskich, no tyle tylko, że Kamala Harris jako wiceprezydent jest dodatkową i wszystko przegłosowywuje dla
socjalistów, no ale te 3-4 tryliony dolarów, no to jest jedna wielka polityka zasiłku państwowego, no i finansowana przez potężne podatki, tak, no to pieniądze, wszyscy normalnie rozumieją, że pieniądze mogą się brać, nie będą się brały z tych pieniędzy podatników, obywateli głosujących, no oni tak myślą, że nie będzie się brało, ale wszyscy co pracują, to prędzej czy później ich to dopadnie, no i najróżniejsze triki finansowe, przesuwanie z pustego w próżne i tak dalej, i tak dalej. No i głosujący powinni myśleć, że to wszystko będzie zero. No oczywiście, że nie myślą, że to będzie zero. Socjaliści starają się ukryć prawdziwą cenę tego całego, tej ustawy, która ma nadejść. No i nie będziemy wiedzieć, co tam jest. Tam jest 2,5 tysiąca stron, które w zasadzie były rozesłane do polityków poprzedniej nocy przed głosowaniem. Czyli kto może to sprawdzić? No nikt tego nie sprawdzić. Wtedy, kiedy przegłosowywano ten Obamacare, no to Pelosi to powiedziała, że to trzeba głosować, dlatego, żeby jak chce się dowiedzieć, co w tym ustawie będzie, no to trzeba przegłosować i później przeczytać. No i to w ten sposób się odbywa. No to jest po prostu wstyd i hańba polityczna. I ten zbuduj z powrotem lepiej Amerykę, no to ma podobne problemy i ma podobne podejście, no. Czarownica Pelosi mówiąc, że głosujcie, a później się dowiecie, no to teraz jest to samo, głosujcie, a się dowiecie. No, czy dadzą się Amerykanie oszukać? Chyba nie, raczej nie. Politycy też zaczynają się budzić. Obama obiecywał w 2009 roku również ten stymulus, no i powiedział, że tam jest pełno projektów, że tylko trzeba przyjść, wbić łopatę, zacząć budować, tam wszystko będzie robione i tak dalej, i tak dalej. No ale nic z tego wszystkiego nie było zrobione. Najbardziej takim sławnym to było oszukaństwo Solyndra. Solyndra, no to była kompania, która obiecywała budowanie zielonych akumulatorów. Tam kilkaset milionów dolarów zostało wciśnięte. Nic nie zrobili. No i 2 czy 3 lata temu Chińczycy kupili tą Solyndrę za 50 milionów chyba. Także to wszystko było kolesiom rozdane. To jeszcze gorsze było niż polska chyba Magdalenka. No. Polska Magdalenka chyba, nie no, chyba polska Magdalenka to była najgorsza, bo cały kraj po prostu zniszczyła tutaj kilkadziesiąt firm, które były w to zaangażowane. No ale wracając do dnia dzisiejszego, Ameryka się uczy, Ameryka się dowiaduje o tym, co Biden rozdaje na lewo i prawo. Komu rozdaje? No związkom zawodowym. Związkom zawodowym w Ameryce. Związki zawodowe w Ameryce to też jest ciekawa sprawa. 90% związkowców amerykańskich to są ludzie, którzy pracują dla rządu federalnego, stanowego, lokalnego. To są związkowcy. 10% to są jakieś firmy prywatne, a reszta związkowców to jest budżetówka, oni żyją z budżetu. No i co oni wynegocjowali? Oni wynegocjowali, że ich stawki mają być nieopodatkowane. No i również wynegocjowali w tych 2,5 tysiąca stron tej ustawy. No to jest między innymi, że ma być $5,000 podatku kredytu podatkowego dla ludzi, którzy kupują samochody zbudowane przez związki zawodowe. No, związki zawodowe, no to z reguły... Związki zawodowe zabiły amerykański przemysł w Detroit, można powiedzieć, bo związki w Detroit ciągle windowały coraz większe pensje, coraz większe, no i dlatego... No i mieli te cła zaporowe na samochody japońskie. No to Japonia co zrobiła? Japonia otworzyła w Ameryce fabryki Toyoty.
No i Toyota otworzyła, tylko w takich stanach, gdzie tam nie ma możliwości, że związki zawodowe wymuszą na fabrykantach jakieś pensje, które nie są lokalne. No i Toyota produkuje 90%, 80% samochodów Toyoty jest produkowana w sumie w Ameryce i w Kanadzie, no częściowo tam w Meksyku, no bo Japończykom się opłacało zacząć to budować. Po pierwsze, że nie ma przesyłania przez Pacyfik. Po drugie, że się nie płaci podatków na te samochody. No a po trzecie to, że budują w Stanach, gdzie robocizna nie jest tak kretyńsko droga, jak Detroit był. No i teraz właśnie związki zawodowe mówią, że 5000 samochody budowane, jak ktoś kupi, to dostanie kredyt. Ten monstrum całe, 2500 stron, jeżeli demokraci, socjaliści nie widzą, że to jest jeden wielki problem, no to po prostu śnią na jawie. No, to są jakieś obłęd, obłąkanie. I jeżeli wierzą, że utrzymanie tego kongresu w 2022 roku to jest to, żeby przepchać tą ustawę, dlatego że będzie fala tych ludzi, którzy z podziękowaniem będą głosowali na to, że dostali coś za darmo, no to są kompletnymi kretynami, tak? Dlaczego? No dlatego, że chleba i cyrkus, chleba i igrzysk, no to było dobre w Rzymie, ale już dzisiaj w Ameryce to raczej nie powinno być. To będzie miało dramatyczny efekt dla małych biznesów. Te małe biznesy będą widziały podatki wszystkich, którzy zarabiają. No to się nie bierze z nic. Inwestorzy tak samo. Inwestorzy, i to nie tylko zawodowi inwestorzy. W Ameryce jest ten drugi filar, tak zwany 401. No i to wszystko zacznie być opodatkowywane, także każdy, kto sobie odkłada pieniądze dodatkowo na emeryturę przed podatkami czy po podatkach do tej pory, no to będzie płacił podatki za to, jeżeli mu wartość się podniesie, no bo do tej pory, no to nie płaci się podatku, jeżeli stok rośnie w górę, no to nie płaci co roku tej różnicy, co uzyskał, tylko po prostu wtedy, kiedy idzie na emeryturę, no to od tej wartości w dniu emerytalnym i od wypłaty płaci aktualny podatek. No komuniści doszli do wniosku, że ktokolwiek w tej zwyżce zarabia, no to trzeba to golić co roku, a nie czekać 5-10 czy 15 lat, kiedy ludzie zaczynają wybierać, czy tam 30 lat, kiedy ludzie zaczynają wybierać z tego planu emerytalnego. No i pracownicy również zobaczą, że ich pensje nie będą rosły tak dużo, no bo firmy będą musiały zaspokoić te różnice w cenie. Ci, co kupują, no to też zauważą to, bo kompanie zaczną podnosić ceny, żeby to jakoś wszystko wyrównać. Ten gigantyczny stymulus no spowoduje to, że będzie jedna wielka lawina i upadek i wielki upadek demokratów w ciągu następnego 14 miesięcy, no i powiedzmy 3 lat i 2 miesięcy. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennie.